Witam w nowym vlogu. Jak widać, byki jedzą się na kiszonkę. Dlaczego tak to wygląda, że po całym korytarzu rozścielone? Ogólnie skończyła się kukurydza już jakieś 2 tygodnie temu. Na te stado było posiane 3 hektary. Jak widać, szybko zbrakło. Teraz już jest zasiane 7, także wystarczy i trzeba zapasy sienokiszonki zużywać. W oborze jest teraz 2 grupy po 12 sztuk, także 24 byczki. Były przywiezione tutaj, o ten mały, co tu stoi. Był przywożony niedawno. I ten był przywożony. I tam stoi największy. Ten sobie tym średnio radzi, ale w grupie, bo on jest taki jakiś deko zaspokojny. Także ten był przywieziony też od nas do tej obory. On był w grupie z tymi dużymi, nie? Z tym się wychowywał, czy z tym, nie? Z tymi simmentalami, czy mombelgardami, jakby je tam nie nazywać. On mieszkał w tej grupie, ale okulał nam gdzieś zimą i tam go największy z grupy HF ganiał. Także my go przenieśliśmy tutaj, ale wiadomo, to od razu się nie udało, bo okres aklimatyzacji, kiedy mocno nową sztukę ganiają, to jest jeden dzień co najmniej, także kulowego trzeba było go zabrać i tyle. I on odchorował swoje. I skoro przywoziliśmy takie małe, przywiozłem 2, one sobie poradziły ładnie, to i przywiozłem tego dużego byka, on też sobie w miarę tutaj radzi. Także jest taka grupa nierówna. Zresztą jak ta też jest nierówna. Ale to tylko właśnie w pierwszy dzień po przywiezieniu jakichś nowych sztuk ganiają, dlatego jak nowe sztuki, to biegają po wybiegu, żeby tutaj nie uszkodzić nic w tej klatce, tam zwłaszcza poidła. No i żeby gnoju nie deptały, bo po co to deptać. Jak widać, trochę się na kiszonki powciągały, no tak będzie w tych wygrodzeniach. Także chciałem pokazać, skończyła się kukurydza, także dieta to się na kiszonka dowoli. Teraz i śruta zbożowa, to tam będzie niedużo, bo 90 kg na te sztuki, także to tak tylko delikatnie na razie do żniw, bo po żniwach już jest dużo zasiane zbóż, także będzie dużo zboża, bo dobrze wyglądają, także będzie podwojona ilość śruty zbożowej. Ale to po żniwach. Na razie jeszcze do żniw trochę czasu. I co tutaj z nowości? Chciałbym sprzedać jakoś w najbliższym czasie te 2 HF-y, co tu stoją. One nie są duże. Wiek ich to będzie w sierpniu 2 lata gdzieś kończą. Także w sierpień, wrzesień musiał dokładnie sprawdzić. Także jeszcze do 2 lat brakuje. No i tego. Jak widać, oni ten pogubili kolczyki, ale już były zamówione, już dotarły. Tak to wygląda. Nie są ogromne te byki. No bo jeszcze powinny postać, ale no trzeba sprzedać. Nie ma co tłumaczyć. Są do sprzedania. No, jak się tam uda dodzwonić, umówić, to może po niedzieli się uda sprzedać. No wiadomo, jak teraz przed żniwami, tak zboża nie ma, trzeba trochę dokupować, bo się skończyło, dlatego tak mało daje. Znaczy mało. Nawet nie liczyłem, ile to jest na sztukę, ale to jest za mało. Tylko tyle, że teraz jest mocna śruta, bo tam praktycznie większość to jęczmień o zimę. Bo skoro dokupować, no to
jęczmień, mi się wydaje, jest najlepszym zbożem. Lepiej bym pokazał, jakbym tam wszedł, ale nie będę wchodził, bo nie chce mi się, to ryzykowne. Mówię, tu mięsnych to za bardzo nie ma, ten siwy jest, limoze jest, a reszta to są takie. Tamten może będzie dobry, co na końcu, ten biały. A reszta to to właśnie takie różne. Tutaj jest trochę lepsza grupa. Właśnie ktoś kiedyś w komentarzu pisał, jak mówiłem, że będę się starał ładniejsze cielaki kupować, to ktoś pisał, skąd ich wziąć. Wiadomo, to nie jest takie mięsne, ale jak to urośnie, to trochę będzie limozę przypominać. Ten, wiadomo, ten jest z poprzedniej grupy. Ten to był taki stały odbiór, on się pogorszył mocno. Jak podrósł, on jak był mały, ładniejszy był dużo. Ale no tak, tak to. Tu jest coś pod limozę podchodzi. Ten był tanio kupiony na Podlasiu, to nie ma co wymagać. Ten czarny, on tam, też one są małe, one się jeszcze na koniec opasu coś tam zaokrąglą. Ten trochę mięsny. Ten to jeszcze jest mały, także tu jest różnica wieku duża. To nie ma co też patrzeć. Także takie o. Ten był od swojej krowy mlecznej, jakiejś simentalki. To on tu jest największy w grupie. Tutaj dowodzi. Czy no, ten przyjezdny z tamtej grupy jest ciut może wyższy, ale i tak na kilogramy ten od swojej krowy. A ten był kupiony jako taki prawie odsadek, no taki miał ze 160 kilo. To też coś tam trochę pod limozę podchodzi, nie chcę tam zachwalać, bo nie wiadomo, jak to będzie, jak urośnie. Może się poprawi, może się pogorszy. No tak to wygląda. Materiał hodowlany to nie jest idealny, ale każdy orze jak może. Dobrze. Ten jest największy w tej całej grupie. To on tam 700 parę kilo powinien mieć, a tamte dwa pozostałe co do sprzedania, to myślę się, że 700 nie łapią. Ale zobaczymy. Trzeba się wyzbyć, to tak zrobimy. Jeszcze tu jest komu rosnąć. Jeszcze będzie co sprzedawać. Też będę chciał część krów sprzedać, żeby trochę przerzedzić stado z tych najgorszych sztuk. Ale jak widać, od dobrej krowy swojej to jest całkiem inne bydło. Odejdę, żeby pokazać. Niby cztery nogi i ogon, ale całkowicie co innego. I finansowo to inaczej wychodzi. Lepiej, ale no nie da się mieć wszystkiego. Bo to niby jest limoze, a ten mieszanka z limoze kupiony. Tak, pamiętam, co kupowaliśmy cielaka. To 1700 i pani nie chciała schodzić, bo to jest limoze. I jak coś taniej, to wyganiałaby z obory zaraz, także. Także ciężko kupić tanio dobrego cielaka. Dobra, to tyle w tym vlogu. Ja jadę po śrutę taczką. Na razie.